Jestem Nikola z kanału Jestem na Tak i witam Was w kolejnym vlogu czytelniczym. A w tym vlogu będę czytać to, czego potrzebuje Jay Daniels, piąty tom z tej serii Alabama Summer oraz Więź Anny Lewickiej. Mam nadzieję, że to będzie po prostu zwykły, prosty romans z jakimś... Chyba będą wątki erotyczne, tak mi się wydaje, że tu będą. Jest to piąty tom, ale ja o tym nie wiedziałam, kiedy brałam to do recenzji. Ale każdy tom opowiada o innych bohaterach, więc raczej nie będzie dla mnie to problemem, że to jest któryś tom z kolei. Na pewno będą jacyś bohaterowie, którzy może i byli w poprzednich tomach, ale no... Nie przeszkadza mi to, że zaspoileruję sobie poprzednie tomy. Może kiedyś po nie sięgnę. Byłam bardzo ciekawa tej książki ze względu na opis, ponieważ mamy tutaj policjanta, który poznaje naszą główną bohaterkę na weselnej imprezie, co przypomina mi trochę poprzednie książki tej autorki, Słodkie opętanie. Tam też mieliśmy parę, która poznała się na weselu i no, byłam bardzo tego ciekawa ze względu na to oraz na to, że no, Jay Daniels czytałam właśnie tamtą poprzednią serię i mi się bardzo podobała styl pisania i wszystko. Więc dlatego wzięłam to do recenzji. Już słyszałam niektóre opinie, że to jest słabe. Mam nadzieję, że jednak będzie mi się chociaż trochę podobało. Jeśli nie bardzo, to chociaż tak, żeby było ok. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o Więź, jest to jedna z nowszych książek wydawnictwa Jaguar. Prześliczna okładka, naprawdę jest przecudowna. I tutaj mamy polską książkę, dzieje się w Polsce, polskie imiona. Wiem, że wiele z Was tego nie lubi, ale ja bardzo, bardzo to lubię, ponieważ mogę bardziej zżyć się z bohaterami, wiem gdzie są, mogę to sobie wygooglować, chociaż inne też, ale możliwe, że w tych miejscach byłam, więc dla mnie to dodaje więcej do historii. Mamy Alicję z Warszawy, która jest studentką, ale ona wybiera się w Bieszczady. Rzuciła wszystko i wyjechała w Bieszczady. Każdy by chciał tak zrobić. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me please, fuck this shit, I'm out. Poznaje tajemniczego mężczyznę, który mieszka w samotnej chacie. I ona i ten mężczyzna, Wiktor, uwięzieni w śnieżycy, dzień po dniu stają sobie się coraz bliżsi. Uwielbiam takie rzeczy, że dwóch bohaterów zamkniętych, a później nagle można się rozstać i tutaj problem. No, no. Lawina wydarzeń mających wpływ na losy tych dwójka ma swój początek setki lat wcześniej, a uwięzione w odmętach jeziora siły kryją żądzę zemsty sięgającą poza czas i śmierć. To mi się tu kojarzy, że oprócz romansu będziemy mieli trochę magii i ciekawa jestem, czy ta książka będzie fantastyczno-romantyczna, czy będzie to bardziej realizm magiczny. Czy raczej nic się nie będzie działo. Jestem bardzo, bardzo tego ciekawa. Widziałam już jakieś tam pojedyncze opinie. Ludzie mówią, że fajne, więc jestem ciekawa. Jest 8 lutego, godzina około 14:30. Jestem na 70 stronie Więzi i powiem Wam, że od samego początku jest to bardzo interesujące. Jest to historia, jeszcze nie wiem do końca o czym, na pewno wiem, że będzie tutaj wątek romantyczny i wiem, że będzie dość tajemniczo. Już na samym początku mamy trochę magiczne sytuacje, związane troszeczkę z słowiańskimi wierzeniami, ale nie jest to takie jasne, więc nadal jeszcze nie wiem, czy tu właśnie mamy fantastykę z romansem, czy może właśnie zwykły romans, a tutaj tylko będą gadać o tych wierzeniach. No ale na samym początku główna bohaterka chodzi po lesie z wahadełkiem, które jej coś tam wskazuje, więc tutaj bardziej idę w stronę realizmu magicznego, chociaż może się okaże, że jakieś dziwne moce tutaj będą się kryły. Nie wiadomo, ale na pewno jest to już interesujące i postać Alicji, i postać Wiktora naprawdę bardzo fajnie. Wątróbka mnie bombarduje!
jest około 11-9 lutego i jestem dosłownie w połowie więzi, bo na 200 stronie. I powiem wam, że uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam tę historię. Po prostu zakochałam się. Od pierwszych stron ta książka wydawała mi się interesująca, ale to, co się teraz dzieje, to po prostu masakra. Tak jak podejrzewałam, mamy tutaj odrobinę magii. Ona nie jest tutaj duża. Mamy tutaj bardziej stare wierzenia, nordyckie i słowiańskie, oraz odrobinę magii żywiołów, ale nie jest to głównym motywem książki, raczej takim dodatkiem, raczej takim pomyśleniem, że a może jednak jest coś więcej niż to, co znamy powszechnie. Najważniejszy jest tutaj romans w stylu New Adult. Rodzi się tutaj między Alicją a Wiktorem taka naturalna zażyłość, która wychodzi właśnie w bardzo fajny sposób, bo nie jest to ani instant love, ani hate love, tylko to jest bardzo takie naturalne. Teraz jestem w momencie, w którym jest dość poważnie negatywnie, ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ciekawa jestem, czy kolejne tomy są z perspektywy tych bohaterów, czy może z innych. Nie wiem. Mamy tutaj rozdziały i z jego perspektywy, i z jej. Mniej więcej to jest naprzemiennie. Każdy rozdział rozpoczyna się wierszem lub tekstem jakiejś piosenki, która odnosi się do całego rozdziału. Naprawdę jest to przeprzyjemna powieść, naprawdę świetnie skonstruowana. Ostatnio przeczytałam, że to jest debiut. Jeżeli to jest debiut, to ja chcę więcej takich debiutów. Naprawdę, to jest tak super. Musicie się tym zainteresować, a ja czytam końcówkę, bo muszę. Całą noc myślałam o tej książce. Muszę ją dzisiaj skończyć. No i skończyłam. Jejku, ta książka jest tak cudowna. W ogóle nie mogłam się od tego oderwać. Nie mogłam jeść, nie mogłam spać, nie mogłam zmywać naczyń, nic nie mogłam robić, dopóki bym tego nie skończyła. I nadal jest 9 luty, godzina przed 15. Skończyłam. Mega, mega się z tego cieszę, że przeczytałam tą całą historię dzisiaj. Ale jednocześnie jest mi smutno. Smutno, że nie mam kontynuacji już teraz, zaraz. Sięgając po to, miałam nadzieję na jakiś nietypowy romans. Dostałam dużo więcej niż oczekiwałam i stąd może też wychodzić moje uwielbienie do tej pozycji. Nie wiem, ale to jest tak niesamowicie magiczna powieść. Mamy tutaj romans New Adult, oczywiście, owszem, ale mamy też dużo magii i nie tylko, która sprawia, że ta historia przypomina mi jedne z moich ulubionych gatunków paranormal romance, ale tutaj mamy coś głębiej, mamy coś więcej. To nie jest taka płytka historia. Tutaj jest tyle wątków, tyle ciekawych rozwiązań, że naprawdę nie powinniście przychodzić obok tej książki obojętnie. Koniecznie musicie się nią zainteresować. Ja nie wiem, co mam szczerze wam powiedzieć więcej, oprócz tego, że musicie ją przeczytać, bo nie wiem, jestem teraz w takim szale, jak główny bohater, może nie aż takim, że po prostu, nie wiem, ja jestem tak zafascynowana tą pozycją, pióro autorki, sam pomysł, wszystko, cały ten świat. Wszystko jest tak dobrze zrobione, tak dobrze napisane. Postacie głównych bohaterów całkowicie do mnie trafiają. Świat wykreowany jest przecudowny. Wszystko jest tutaj takie realne, ale zarazem magiczne. Nie można się od tego oderwać. Od samego początku czułam, że w tej historii jest coś więcej niż zwykły, prosty romans. Nie, mamy tutaj naprawdę dużo, dużo więcej. Jeżeli lubicie romanse, jeżeli lubicie odrobinę fantastyki, koniecznie bierzcie się za więź. Nie zawiedziecie się. No cóż, ja będę się brała niedługo za Jay Daniels, ale na pewno nie dzisiaj, nie wiem nawet czy jutro, bo ja muszę ochłonąć po więzi. To było takie dobre, że ja po prostu nie mogę teraz się zabrać za nic innego. Naprawdę, może później, później się do was odezwę, muszę ochłonąć. Czytajcie więź. Hej, jest 14 luty, walentynki, a ja niedawno przyjechałam do domu rodzinnego, mam trochę paczek i książek z wcześniej
i będę nagrywać bookhaulowy unboxing, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to zapraszam. Co do książki, to już powoli zaczynam to, czego potrzebuję, ale z książką odezwę się do Was później. Jest 18 lutego, przed 15 i wczoraj wieczorem w końcu udało mi się porządnie przysiąść do to, czego potrzebuję. I z 70 strony przeszłam na 202 i jestem prawie w połowie i bardzo się z tego cieszę. Na początku wydawała mi się ta książka taka bardzo typowa. Te pierwsze 70 stron wydawało mi się tak sztampowe, że po prostu masakra. Myślałam, że ta książka naprawdę mnie zawiedzie. Jednak po tych 70 stronach coś zaczęło się zmieniać i to na plus. Ponieważ mamy tutaj główną bohaterkę, która poznaje swojego policjanta na weselu, tam się ze sobą przespali, ponieważ ona przed weselem zerwała ze swoim chłopakiem, który był strasznym gburem i dupkiem, i później po powrocie z tego wesela ten chłopak mówi, ale przecież my wcale nie zerwaliśmy, i ona do niego wraca. No, ale jednak no, na tym weselu była z tym CJ-em i co tu teraz zrobić? Tak czy siak, jej chłopak jest aż takim gburem, że to kończy się szybko. I nasza bohaterka zaczyna opiekować się CJ-em, ponieważ miał mały wypadek. No i jako, że ona studiuje pielęgniarstwo, to jako taką praktykę, czy coś w tym stylu, postanawia zaopiekować się przez jakiś czas właśnie tym CJ-em. No ale jest ten problem tego przyciągania i tutaj właśnie robi się troszeczkę ciekawiej, troszeczkę... No nie jakoś super oryginalnie, ale troszeczkę inaczej niż było na początku, nie jest aż tak sztampowo i podoba mi się znacznie, znacznie bardziej niż wcześniej. I to jest w ogóle piąty tom tej Alabama Summer i tutaj poznajemy kilku bohaterów. Wydaje mi się, że oni byli bohaterami głównymi w poprzednich częściach i już wiemy, że ci są razem, czy wzięli ślub, czy tamto, stramto, ale jeżeli... macie któryś tom z kolei, tak jak ja, w najbliższym czasie wiecie, że nie będziecie czytać poprzednich tomów, nie ma problemu z tym, żeby zacząć od środka, naprawdę. Ja właśnie zaczęłam od tego piątego i w ogóle nie mam żadnego problemu, żeby to czytać. Mam tu po prostu historię zupełnie innych bohaterów niż z poprzednich części, a że tam gdzieś jest wzmianka, że ci będą razem, no to przecież każdy to wie. Nie wiemy w jaki sposób, więc i tak czy siak można poprzednie tomy przeczytać. Odezwę się później. Jest 23:30, 18 lutego, a ja skończyłam to, czego potrzebuję. Powiem Wam, że nie zawiodłam się na Jay Daniels i podtrzymuję moje zdanie o niej, że jest to dobra pisarka romansów. Na początku myślałam, że się zawiodę i byłam bardzo tym zmartwiona, no i taka właśnie smutna trochę. Naprawdę myślałam, że się zawiodę, ale jednak nie zawiodłam się. Jest to prosty romans, tak jak większość, który pisze właśnie ta autorka. To jest coś pomiędzy New Adult a erotykiem. Nie jest to erotyk, ale też chyba nie New Adult. Może takie erotyczne New Adult, jak to czasami mówi Crimmel Point. Tak mogłabym to chyba nazwać. Ponieważ nie ma tu bardzo dużo scen erotycznych, nie. Jest ich kilka, są dość dosadnie opisane, ale nie jest ich na potęgę. No i przede wszystkim w tej historii chodzi o miłość, a nie o te sceny, więc erotykiem tego nie nazwę. Nazwę to po prostu romansem. Takie, jakie lubię chyba najbardziej. Czyli, że jednak mamy od czasu do czasu jakąś taką scenę i ona nie jest głównym powodem książki, tylko jest raczej takim dopełnieniem, raczej takim smaczkiem w romansie. I właśnie o romans chodzi najbardziej. Bardzo podobała mi się postać CJ-a, który jest po prostu facetem idealnym, ale nie w takim słowa znaczeniu, że tak idealnym, że aż nie można tego znieść, bo popełnia błędy, jest człowiekiem, jest realny, ale właśnie w tej realności jest idealny. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Miał bardzo, bardzo dużo świetnych cech, które każda kobieta powinna szukać u mężczyzny.
tak mi się wydaje. A główna bohaterka też była bardzo w porządku i w ogóle cały ten romans był w porządku. Więc jeżeli szukacie czegoś lekkiego do poczytania, czegoś, co będzie naprawdę miłe i czegoś, co nie będzie za bardzo napchane scenami, ale będzie je zawierało i czegoś, co będzie miało przyjemny romans, nie jakiś super mega taki och, jesteśmy, nie jesteśmy i w ogóle jakieś problemy wzięte z kosmosu, no to weźcie się za to, czego potrzebuje. Czyta się szybko i jak się już wejdzie w tę historię, to naprawdę chce się wiedzieć tylko, co jest dalej. Tak jak już zaczęłam na poważnie czytać wczoraj, tak już dzisiaj miałam ogromną chęć, żeby skończyć tę historię i po prostu dowiedzieć się, co jest dalej i bardzo się cieszę, że to przeczytałam. I mam nadzieję, że też po to sięgniecie, jeżeli będziecie szukać takiej książki. No i w sumie ode mnie to już tyle, więc będę kończyć tego vloga. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Bajka! A tego, ale... Ja wiem, że wiele was tego nie lubi. Tak sztampowe, że nie daj rad... Na poważnie czytać...